Forum, Forum Romanum, Rynek, Agora, Agora Klarenbach. Jak co piątek mam wielką przyjemność i zaszczyt przywitać Państwa i jednocześnie gościć wraz z Państwa i moimi gośćmi w Państwa domach, jak również odbiornikach, dzięki którym Państwo Republikę mogą oglądać właściwie w każdym zakątku świata i w każdym miejscu. Dobry wieczór Agoriankom i Agorianom, którzy uczestniczą w tym programie. Dobry wieczór gościom naszego programu. W studiu Republiki jedynie Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór panu, panie pośle. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Ubolewam, że poza studiem, acz są razem z nami. Pan poseł Mariusz Kałużny, Suwerenna Polska. Dobry wieczór panu, panie pośle. Dobry wieczór. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, również pana w studiu Andrzeja Śliwkę. Pan senator Piotr Masłowski, Polska 2050, Szymon Hołowni. Dobry wieczór panu, panie senatorze. Dobry wieczór. Pan poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15. Dobry wieczór panu, panie pośle. Kłaniam się. I pan senator Waldemar Witkowski, Unia Pracy, Lewica. Dobry wieczór panu, panie senatorze. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, ponieważ nowe jest wrogiem starego, nie będziemy kombinować i tradycyjnie zaczynamy od subiektywnej oceny wydarzeń mijającego tygodnia. Zaczyna pan senator Piotr Masłowski. Teraz opowiedzieć, co się wydarzyło w tamtym tygodniu. Takie formuły programu nie znam. No panie senatorze, jeżeli pan nie zna tej formuły albo nie wie pan o czym mówić, równie dobrze można zaśpiewać. Nie wiem, bardzo... Nie bać Tuska pan zaśpiewa, nie bać Tuska. Znaczy formuły rzeczywiście nie znałem. Zeszły tydzień rozpocząłem od Gdyni Komisji Wyjazdowej Senatu na temat bezpieczeństwa nad Morzem Bałtyckim i cały ubiegły tydzień byłem skoncentrowany na tematach związanych z polityką energetyczną Polski. Byłem także w Danii na trzydniowej wizycie, żeby dowiedzieć się, jak to robią Duńczycy. Uczestniczyłem w misji gospodarczej, dlatego wydarzenia bezpośrednio śledziłem. Śledziłem może trochę z oddali, nie wszystkie. To, co mnie ucieszyło w ostatnim tygodniu najbardziej, to jest kwestia finansowania samorządu terytorialnego. Jako były wiceprezydent miasta cieszę się z tego, że rząd znalazł dodatkowe 25 miliardów na finansowanie samorządu i myślę, że to jest coś, co mi najbardziej w pamięci w tej naszej polityce ubiegłotygodniowej zostało. Natomiast no, takich spraw małych, większych było sporo. Dzisiejsza spowiedź rządu rozpoczynająca się od tego, że pan minister Bodnar razem z premierem opowiadali o zmianach w systemie prawnym. Myślę, że była jakąś tam próbą otwarcia i tym, czego temu rządowi brakuje, czyli sprawnej polityki informacyjnej, bo mamy rząd, który nie ma rzecznika prasowego. To jest dość ciekawe nawet w skali Europy. Tym razem wybrano taką formułę. Zobaczymy, jak się sprawdzi. No rozumiem, jakoś tak. Wie pan, a mnie szczególnie urzekło w pańskiej opowieści, jak to robią Duńczycy. A wie pan co, Dania to jest bardzo ciekawe. Nie, ale tak konkretnie, jak to robią Duńczycy? Powinienem chyba zapytać, co robią? Znaczy, ja mówiłem o energetyce wiatrowej. Ja wiem, że W porządku, to ja wiem, jak to Duńczycy robią. Natomiast mówiłem o energetyce i o polityce związanej z offshore'em, czyli z tym, jak pozyskiwać energię elektryczną z wiatraków ulokowanych na morzu. Andrzej Śliwka. Znaczy, ten tydzień można podsumować, że to jest kolejny tragiczny tydzień w historii Polski po 13 grudnia. No, widzieliśmy, co się działo, jak chociażby sprawa Pablo Gonzalesa, a chyba powinienem powiedzieć Pawła Rubcowa, czyli wysoko postawionego funkcjonariusza GRU, oficera GRU, który jakby nigdy nic wszedł sobie do ABW na zaproszenie, pewnie mu czerwony dywan rozwinęli i zapoznał się z aktami swojego postępowania, z tą częścią jawną, z tą częścią niejawną, a to wszystko miało miejsce kilka tygodni przed wymianą. No, szczerze powiedziawszy, to jest standard państwa Bantustanu, a nie jakiegoś poważnego państwa w Europie. No, rozumiem. Marek Jakubiak. Proszę państwa, no dla mnie niewątpliwie emocjonalnym takim sukcesem, moralnym bardziej sukcesem polskim było to, że pan minister Kuleba, ukraiński piewca własności terytorialnej Rzeczypospolitej na rzecz Ukrainy,
stracił stanowisko. Bardzo mnie cieszy, że Ukraińcy słyszą, co się mówi i co tak naprawdę dogłębnie boli Polaków. Tak więc to już jest kolejny, bo przypominamy, że chcę przypomnieć, że ambasador Ukrainy w Niemczech w podobny sposób stracił stanowisko, no ale odzyskał swój wigor w Ukrainie czy na Ukrainie. Natomiast tutaj pan Kuleba zdaje mi się, że odszedł w niebyt polityczny, co mnie osobiście bardzo cieszy, bowiem... Panie pośle, nie chcę pana martwić, ale nic bardziej mylnego. Poza tym pan Kuleba jest jednym z wielu ministrów, którzy zostali albo zdymisjonowani, albo podali się do dymisji. Także nie jest to tylko i wyłącznie pochodna czy wypadkowa tego, co ów człowiek był uprzejmy mówić a propos zdobyczy ukraińskich terytorialnych w Rzeczpospolitej. Ja mówię o skutku, który przyniósł, no pewnie gdyby miał być zdymisjonowany, nie przyjeżdżałby do Polski jako przedstawiciel Ukrainy na kampus Polska. Natomiast to jest efekt przyspieszenia tego działania, skutkiem czego nie jest dzisiaj ministrem. I to jest, panie redaktorze, nasz tutaj polityczny sukces. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, pan zestawia Kuebę i kampus Polska, tak? Oczywiście. Mnie nie interesuje, kogo jeszcze wyrzucili i za co wyrzucili, bo oni mają dość dużo powodów, żeby ludzi wyrzucać na lewo, na prawo, bowiem Ukraina według mnie nie stoi w miejscu, gdzie powinna stać, a korupcja osiąga gigantyczne zasięgi, więc powiem tak, tam będziemy słyszeli różne nazwiska, natomiast to jest nazwisko, które my powinniśmy usłyszeć dość głośno i mocno. Pan Kuleba po wypowiedzeniu tych haniebnych swoich słów przestał być ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Bardzo ważnym, wewnętrznym naszym problemem zaczyna być działalność prokuratury i policji, bowiem nigdy w swoim dość długim już dzisiaj życiu nie przypuszczałem, że policja nabędzie takich uprawnień, żeby bez żadnego powodu wchodzić do czyjegokolwiek mieszkania, zabierać mu prywatne rzeczy, zabierać laptopy, przeszukiwać mu mieszkanie, nie pokazując ani dokumentów, ani nie motywując swojego działania. Pierwszy raz chyba spotykamy się z sytuacją, kiedy do mediów włamują się, nie wiem jak ich nazwać w ogóle, bo ja nie wiem, czy to była policja, czy to była ABW, bo się żaden z nich nie legitymizował. Więc bardzo prawdopodobne, że tak to było. Natomiast zamiast poczekać dosłownie na jadących do tego pomieszczenia już właścicieli, wyłamują na tą okoliczność zamki i włamują się do pomieszczeń, niekoniecznie Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. I powiem, że to jest o tyle haniebne, proszę państwa, że Marsz Niepodległości w istocie swojej zawsze występował za Polską, a nie przeciwko komuś. I takie, wiecie, bo akurat padły takie słowa, które zapamiętam. Otóż chodzi o to, że ktoś z tłumów w pomarańczowej kamizelce do kogoś z boku stojącego powiedział, że jak się ten marsz skończy, to ja tu do ciebie wrócę i zobaczysz. I wtedy zobaczysz, jaki jesteś mądry. To o takie słowa, proszę państwa, chodzi. Więc ja powiem tak, że tak naprawdę mówię o takim pozycjonowaniu problemu, prawda? Że to tego rodzaju problem był, tego rodzaju słów. No to powiem szczerze, że naprawdę pan Bodnar chyba powinien jednak podać się do dymisji, bo on już po prostu dyskwalifikuje się w oczach nawet Platformy Obywatelskiej. Nie, pan Bodnar nie może się podać do dymisji, bo dziś brylował wraz z panem premierem i deliberowali na temat tego, w jaki sposób przywracać praworządność, bo obiecali to swoim kolegom w Unii Europejskiej. Pan senator Witkowski. Z negatywnych zdarzeń, które w zeszłym tygodniu wystąpiły, to jest niestety powrót skrajnej prawicy w tych wschodnich landach Niemiec. Miałem okazję 3 tygodnie temu spotkać się z premierem Saksonii na moście przyjaźni między Zgorzelcem a Görlitz. Tam podpisaliśmy takie porozumienie o kontynuowaniu dobrej współpracy. I już po wynikach wyborów wydawało się, że tym premierem nie będzie, ale dzisiaj będąc w Bogatyni na święcie energetyków w elektrowni Turów, dowiedziałem się, że jednak jeden głos przewagi mają te siły bardziej demokratyczne i premier Saksonii prawdopodobnie utrzyma swoje stanowisko, ale bardziej na... No to się nie potrzebnie pan to porozumienie podpisywał, czy potrzebnie?
ale właśnie potrzebnie pozostaje. No udało no tak, bo się komputer pomylił. Mimo, że te wyniki, że ta skrajna prawica, nacjonaliści zyskali w tych wyborach bardzo dużo. A ilu nielegalnych migrantów razem z tym porozumieniem pan przywiózł? Żadnych, ponieważ tam nie ma granic. Granice są sztucznym wytworem państw. Między Gelic a Zgorzelcem od wielu, wielu lat nie ma granicy, a nawet jak była, to nie wiem, czy państwo wiecie, to było takie miejsce, gdzie był praktycznie usankcjonowany cichy przemyt. Coś takiego jak między Hiszpanią, Francją było w okresie II wojny światowej. Więc ci, co wiedzieli, jak przejść, to przechodzili, a dla reszty to była granica. Granice w Europie i na świecie są niepotrzebne. To jest sztuczny wytwór państw, który przeszkadza integracji społecznej. A z pozytywnych spraw, ja bym to zaliczył do pozytywnych postulat, pan senator Witkowski wnosi. Ale negatywne jest to, że skrajna prawica niemiecka, nacjonaliści idą, zyskują siłę. No a te tradycyjne partie, takie prodemokratyczne, jak lewica chociażby, pozycję, no i to nie jest chyba dobre, bo generalnie zawsze skrajna prawica prędzej czy później prowadzi do konfliktów zbrojnych, czyli mamy doświadczenia i na wschodzie, i w Afryce, i w różnych miejscach na świecie. No ale pozytywnych... jeżeli panie senatorze, pan teraz odważnie we wrześniu zgłosi postulat, żeby poznosić wszystkie granice, które są i które Polska ma, to ciekaw jestem, jak koledzy senatorzy się do tego ustosunkują. Jestem za zniesieniem granic między państwami Unii Europejskiej. Nie, ale pan mówił, że granice w ale całym generalnie są granice też to jest sztuczny wytwór, który utrudniają nie tylko zwierzętom, ale także ludziom kontakty międzyludzkie i prędzej czy później prowadzą do konfliktów zbrojnych. Ale pozytywne. Ale zwierzęta działanie, nie przychodzą przez przejścia graniczne. Jak można coś takiego mówić w sytuacji, kiedy na naszej wschodniej granicy polscy żołnierze, pograniczycy są cały czas atakowani. Przepraszam, formuła tego programu, przynajmniej w pierwszej turze, to od przeszkadzania jestem tylko i wyłącznie ja, pan senator Witkowski. No i słuszna uwaga. No i generalnie, a to co pozytywnego, to dzisiaj można powiedzieć, że minister Bodnar, który jest też senatorem i premier, wsłuchali się w głos Senatu, bo tu przypomnę k mojemu koledze, to jest Senatu, że deputowaliśmy, co zrobić, żeby tych niewinnych neosędziów, a więc tych z pierwszego poboru, tak można powiedzieć, którzy normalnie awansowali, dlatego skończyli studia, skończyli aplikacje, no i w takim okresie byli awansowani, nie pozbawiać wielu praw, które no, w wyniku takiej nagonki, czy powiedzmy słusznych uwag tych doświadczonych prawników, chciano wszystkich do tej jednej beczki wrzucić. No dzisiaj porozumienie jest. Pan minister sprawiedliwości przedstawił program obecności premiera, więc należy wierzyć, że ten program będzie zrealizowany, że będzie reforma w sądownictwie, że z niektórymi tymi neosędziami, którzy awansowali tylko dlatego, że byli posłuszni władzy, zrobimy porządek, ale z tymi, którzy nie z własnej awansowali, są też neosędziami, nie zrobicie porządku. Panie senatorze, powiem panu tak. Awansowali, bo skończyli studia, aplikacje, będą... Panie senatorze, z całym szacunkiem dla takich dyscyplin zawodowych, jak murarze, tynkarze, akrobaci, torreadorzy, żaden z nich nie został sędzią. Żaden. Sędziami zostali ludzie, którzy pokończyli studia prawnicze i od których pan prezydent przyjął przysięgę sędziowską, ślubowanie. Tak, z wyjątkiem Trybunału Konstytucyjnego. Także tam nie ma ludzi, którzy nie są sędziami. To od tego zacznijmy. Natomiast bardzo mnie się spodobała ta instytucja, którą pan Bodnar jako senator, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, czyli trzy w jednym, a nie dwa w jednym już nawet, ponoć we wrześniu te funkcje miały być rozdzielane na pierwszym posiedzeniu. Ono jest 11 września Sejmu, ale zdaje się, że pewnie nic z tego nie wyjdzie, nie? Bo będzie musiał tę misję praworządności wprowadzania i przywracania porządku w sądach kontynuować. I jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Ale to mniejsza o to. Wie pan, panie senatorze, mi się bardzo spodobała ta instytucja, którą proponuje pan Bodnar, czynnego żalu. Czyli sędzia, proszę państwa, tak jak obywatel względem Urzędu Skarbowego, ma prawo wyrażenia czynnego żalu. Powiedzieć, no sorry, pomyliłem się, sam do tego doszedłem. I wtedy ten czynny żal jest uznany. Jego chyba można składać raz na 5 lat. I wy chcecie teraz sędziom zaproponować, że ci sędziowie mają złożyć czynny żal przed wami i powiedzieć tak, sorry, że zostaliśmy tymi sędziami i że daliśmy się ponieść polityce, a właściwie to polityka nas poniosła.
Piękne. Ludzie są omylni, ale trzeba każdemu dać szansę naprawy swoich błędów. Tak to w życiu jest. Tak jak ten silny żal w urzędzie skarbowym, tak katolik, gdzie się wyspowiada ze swoich grzechów i dostaje rozgrzeszenie, no to ten, który źle postąpił, ale rozumie, że źle postąpił i chce postępować w przyszłości dobrze, też taką szansę musi dostać. No pięknie, to rzeczywiście jest takie bardzo prawne i opiera się na literze prawa. Wyrażasz czynny żal, to my wtedy cię uznamy, że możesz być sędzią nadal. Nie wyrazisz tego czynnego żalu, to my cię uznamy, że nie możesz być sędzią. Muszę przyznać, że to jest naprawdę takie bardzo genialne i bardzo pozytywne. Pozytywno-twórcze nawet. Mariusz Kałużny. No subiektywny przegląd tygodnia. Słucham przedstawiciela ekipy rządzącej, on się martwi wyborami w Niemczech. No charakterystyczne. Tylko czy ci skrajni nacjonaliści w Niemczech torturują księdza? Zamknęli jakiegoś kapłana? Nie dają? Pan się śmieje, pan senator Masłowski. Nieładnie bardzo pan się śmieje. Ja się śmieję, ale mógłbym coś na ten bardzo temat nieładnie, że pan się śmieje. Mówił pan, teraz ja mówię. Bardzo nieładnie. Bo nie dopuszczono do księdza adwokata przez wiele, wiele godzin. Kobieta, która w tej samej sprawie jest aresztowana przez prawie miesiąc, nie mogła się przebrać. Nie mieli dostępu do bliskich. Byli przetrzymywani w bardzo złych warunkach. Filmy, nagrania z pierwszych godzin zatrzymania jakoś zniknęły. Przecież gdyby wszystko było w porządku, to każda służba by pokazała film. Zobaczcie, traktowaliśmy bardzo dobrze tego człowieka. I tutaj jakoś nikt się nie martwi o to. Pan mówi, że skrajni nacjonaliści w Niemczech. Nie, uśmiechnięta banda Tuska i Bodnara torturuje w Polsce człowieka. Księdza. I to trzeba mówić, prawa człowieka w Polsce są dyskryminowane, łamane permanentnie. To jest mój pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że Donald Tusk wszedł w głęboką fazę kampanii wyborczej. No bo co trzeba zrobić z przeciwnikiem, jak się mierzysz? Osłabić go. Jak można go osłabić? Jak można osłabić partię polityczną? Oszwabić z pieniędzy. Celowo używam tego słowa. Oszwabić. Oszwabiono Prawo i Sprawiedliwość z pieniędzy, a sami biorą miliony. Mało tego, milionerów jeszcze mają z tyłu za sobą. Tych oligarchów, tych polskich, niepolskich oligarchów, których przez 30 lat dali się dorabiać im. Mają, to oni wydadzą duże pieniądze. Czyli tutaj Tusk osłabia, po pierwsze. Po drugie, cała akcja z panem Bąkiewiczem i z Konfederacją, z Marszem Niepodległości, ja czytam trochę inaczej niż większość opinii publicznej. Bo rzeczywiście wszyscy mówią tak, to jest zemsta na Robercie Bąkiewiczu i na tym środowisku narodowców. Ja uważam, że Tusk rozpoczął skłócanie prawicy. Tusk, bo oczywiście nie możemy tego potwierdzić w 100%, bo wyborcy zachowują się różnie. Ale przynajmniej w częściowych badaniach narodowcy w drugiej turze prędzej zagłosowaliby na kandydata prawicowego, na przykład z PiS-u czy Trzaskowskiego. Więc Tusk robi taki manewr, żeby wmówić elektoratowi Konfederacji, zobaczcie, ci PiS-owcy są tacy sami jak my. Może my nie byliśmy idealni, może my was kopaliśmy na Marszu Niepodległości, ale tamci dla was wcale mili też tacy nie byli. Czyli Tusk rozpoczął kampanię wyborczą bardzo ostro. Zabrał pieniądze, skłóca prawicę. I to musimy mówić sobie na prawicy. Musimy zwracać uwagę na te jego zagrywki. I kolejna sprawa, szanowni państwo, agentura i sprawa agenturalna pana Rubcowa. No skandal niebywały. Wyobraźcie sobie w Stanach Zjednoczonych czy gdziekolwiek. I nawet ja nie winię tego prokuratora. A gdzie jest kierownictwo prokuratury? To będzie w przyszłości rozliczone. Nie. Panie pośle Kałużny, pan nie stawia pytań, gdzie jest kierownictwo prokuratury, bo ja spieszę panu donieść, że pan prokurator krajowy nie jest panem prokuratorem krajowym, ponieważ został powołany nielegalnie, jest uzurpatorem. My to wiemy. Panie, no to jak pan to wie, to pan się pyta, ale gdzie jest kierownictwo. Nie ma go. Uzurpator i jego koledzy w tak ważnych przypadkach mają dostęp do wiedzy, do informacji. Ten podrzędny prokurator mógł nie mieć, ale kierownictwo ma dostęp do informacji, że ten jest agentem, ten będzie zwolniony. I celowo dopuszczono do tego, żeby on przejrzał wszystkie dokumenty. W ABW to ogląda. Tą sprawę, jak się przyjrzymy dokładnie, kto co podpisywał, jak zobaczymy, w normalnych warunkach demokratycznych taka sprawa wystrzeliłaby prokuraturę w kosmos i pana Bodnara. Znaczy, w normalnie funkcjonującej demokracji, gdzie funkcjonuje dobrze wymiar sprawiedliwości, nie wolno dopuścić do takiej rzeczy.
Nie wolno pan, pan Korneliuk, czy Korneluk, czy jak on się tam nazywa, ten, który udaje, że jest prokuratorem krajowym, bo go Adam Bodnar namaścił razem z panem premierem Tuskiem, bez zgody pana prezydenta, czyli nielegalny prokurator krajowy, taki nieformalny jakiś taki, mówi, że Rubcow to, co dostał, to było coś innego, aniżeli prokuratura na niego zgromadziła. Bo jak państwo wiedzą, akta sprawy liczą sobie pewnie wiele tomów, to jemu tak powybierali, bo ponoć on tylko czytał to, co on o sobie wiedział, czyli to, co prokuratura zgromadziła, co on robił i jakie działania podejmował. I ponoć w tych aktach, które on dostał, nie było ani pół zdania na temat tego, kto go rozpracował, jak się nazywał, jak to zrobił, jak doszło do jego zatrzymania. Ponoć Rubcow wyjechał bez wiedzy. Narażono, panie redaktorze, narażono ileś ludzi na niebezpieczeństwo w takim przypadku. Bo facet pojechał w objęcia Putina z wiedzą, z określoną wiedzą. A wyjaśnienie teraz prokuratorów jest głupsze jeszcze niż ich postępowanie. Co mu dali kolorowanki, kolorowe kredki, żeby sobie kolorował tam? Dali mu akta, dali mu dostęp do akt. I ja nie wierzę tu w przypadek. Nie tylko jemu, bo te akta jeszcze były tłumaczone. Ja nie wierzę w przypadek. I ostatnia rzecz, panie redaktorze, taki subiektywny przegląd tygodnia. Jak wszystko wziąłem w całość i oglądam prasę niemiecką, czytam prasę niemiecką, która cały czas tłumaczy postępowanie Tuska jako właściwe. Mało tego, oni mówią, nawet żeby przywrócić demokrację, można postępować niedemokratycznie, niepraworządnie. Żeby przywrócić praworządność, można działać niepraworządnie. Widzę już dzisiaj, że Donald Tusk, tak jak mówimy, że się mści, nie tylko Donald Tusk się mści. Jego mocodawcy Niemcy mszczą się na Polsce za naszą twardą postawę przez 8 lat, nieuległą postawę, za jakieś tam konflikty, bo w polityce nie umówmy się, jak na jakimś poziomie zawsze są konflikty. Zawsze są jakieś konflikty na wyższym poziomie polityki, bo każdy walczy o swoje interesy, tylko Donald Tusk nie potrafi. Więc Niemcy dali zielone światło Donaldowi Tuskowi, tak osłabić nasze środowisko, abyśmy już nie doszli do władzy, abyśmy w ich mniemaniu oni nie mieli z nami problemu. Jakby to jest czytelne. No każdy, kto rozumie trochę politykę, to widzi. I jeszcze jak się poczyta dobrze polityków niemieckich, no to nawet oni tego nie ukrywają. Jakby na pewno Manfred Weber tego nie ukrywa. Pan senator Masłowski, widzę, że kiwał głową dość często. Nie, on się bardzo, nawet śmiał. Bardzo proszę. I nerwowo tę brodę poprawiał. To i też ja zacznę. Bardzo proszę. Śmiałem się z dwóch powodów. To znaczy ja akurat zaglądałem do relacji z prasy niemieckiej w tym tygodniu i dominujący wątek był dokładnie odwrotny. Znaczy niezadowolenie z tego, że liczyli na poprawę stosunków z Polską po zmianie władzy, a widzą, że chociażby kurs dotyczący repatriacji będzie jednak ostry i że to zupełnie nie działa tak, jak się repatriacji? Panie senatorze, przepraszam, o jakiej repatriacji pan mówi, bo tu się Andrzej Śliwka obruszył, Onzelblonga, to co powiernicy Państwo pruskie wraca, czy że jak? Znaczy nie, my żądamy od Niemców zadośćuczynienia. Nie, bo jest, nie, ja przepraszam, ale jest różnica między reparacjami a repatriantami. Przepraszam. To spokojnie. Przepraszam, ale panie senatorze, pan mówi o czym innym niż ja. Bo ja mówiłem w kontekście stosunku Niemców i Tuska do Prawa i Sprawiedliwości, do naszego obozu. Nie do wszystkich wątków polsko-niemieckich. Senator Masłowski przygłosi. Jako wiceprzewodniczący Komisji Polsko-Niemieckiej w Senacie w miarę staram się śledzić, co się dzieje w Niemczech i proszę mi wierzyć, że z tego, co obserwuję, to się jakoś nie rozczulają nad Prawem i Sprawiedliwością. Tak jak my pewnie o ich wewnętrznych relacjach między partiami wiemy bardzo mało. Pan senator Witkowski wie bardzo dużo na temat AfD. Panie redaktorze. Innym pan tak nie przeszkadza. Ja nie, przepraszam, to był tylko... Nie w smak. Przepraszam, nie, panie senatorze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Zrobiłem przy tych, bo pierwszą serię już zakończyliśmy, dlatego próbuję też troszeczkę życia wprowadzić, bo jesteśmy już po... sporo czasu minęło. Dlatego też i pana ratowałem z tymi repatriacjami, a nawiązałem do tego AfD, że pan senator tutaj Witkowski jednak wiedzę na temat niemieckich partii ma. I już panu nie przerywa. Mój okręg wyborczy granicy. Przepraszam, senator Masłowski przyzna głos.
Druga rzecz, która spowodowała, że się uśmiechnąłem, to jest kwestia torturowanego księdza, bo jak oglądałem jego zdjęcia z czasów, jak dostawał SMS od szatana i robił egzorcyzmy z Salcesonem. Ale niech pan będzie poważny. No nie, no to jest skandaliczne, co pierwsza pan mówi. Pierwsza osoba... Jest pan antyklerykałem i jest pan chamski w tym momencie. To był ksiądz, który nagrał swojego zwierzchnika, który składał mu propozycje seksualne. I ten człowiek przesiedział kilka tygodni do października, do wyborów ubiegłego roku w areszcie bez postawienia zarzutów. Można to sprawdzić w moich oświadczeniach. Tego typu tematy związane z Kościołem, z księżmi jakoś nie budzą takiego zainteresowania. Będziemy opowiadać o tym, że człowiek, który robił takie różne dziwaczne rzeczy, a potem doskonale wyciągał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, teraz jest wielką ofiarą. Jestem bardzo, bardzo sceptyczny. Panie senatorze, my publikujemy w tej chwili zdjęcia księdza Michała Olszewskiego. To są zdjęcia z dziś, ponieważ pan pewnie się orientuje, państwo przede wszystkim. Ksiądz Michał Olszewski dziś stawał przed sądem, który to zobowiązał organy ścigania, szczególnie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby przedstawiła dokumenty z zatrzymania księdza. Czy pan senator ma świadomość tego, że ABW i inne jednostki policyjne, czy też powiedzmy działające na polecenie prokuratury, mają za nic obowiązek sądowy nałożony na niej od 2 miesięcy, takiej dokumentacji nie przedstawiają? Czy panu się to mieści w głowie w ogóle? Znaczy, ale sytuacja, o której opowiedziałem, o zatrzymaniu księdza bez postawienia nawet zarzutów i do dziś dnia próby wyjaśniania tej sprawy, to jest taka sytuacja, że wszyscy się boją tego ruszyć, dlatego że to jest ksiądz i sprawa dotyczy wyższej hierarchii kościelnej. Myślę, że to pokazuje, że za poprzedniej władzy było gorzej niż jest teraz. Ale znaczy, być może ja nie znam sytuacji, w sensie możliwości odwoławczych, które ten człowiek jeszcze ma, ale liczę na to, że tak jak każdy inny, bez względu na to, czy jest księdzem, czy nie jest księdzem, gdzie sprawiedliwie posądzony i będzie miał prawo do tego, żeby zastosować procedury tak jak każdy z nas. Panie senatorze, natomiast pan, ja nie wiem, czy celowo nie usłyszał tego, co mówiłem do pana, bo odwoływałem się do pańskiej wyobraźni. Czy pan sobie jako ustawodawca wyobraża sytuację, że instytucje podległe prokuraturze, jak również ministrom, za nic mają nakaz sądowy? Sąd zobowiązał te instytucje do przedłożenia dokumentów. Proszę państwa, to również apel do państwa, naszych widzów. Jeżeli państwo widzieliście, w jaki sposób ksiądz Michał Olszewski był przez ABW traktowany chociażby na stacji benzynowej, tej stacji Orlenu, o której mówimy, na której funkcjonariusze się razem z księdzem zatrzymali, i z jaką osobą przedstawianą jako szczególnie niebezpieczna stanęli na środku tegoż pomieszczenia stacji paliw, jeżeli państwo dysponujecie jakimikolwiek filmami, zdjęciami, bardzo proszę, wyślijcie je do nas albo bezpośrednio wyślijcie je do sądu. Ponieważ ABW, policja, prokuratura mają problem ze zdokumentowaniem tej sytuacji. A dziwnym trafem nagranie ze stacji benzynowej nie podobało mi się zniknęło. Taka pokazowa polityka i nie podoba mi się dalej. Panie redaktorze, jeśli można. Bo siły moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem w żadnej sytuacji. Ale to teraz tak, mam takie pytanie. Czy mówienie dziś, taka prowadzenie takiej rozmowy, dialogu między Adamem Bodnarem, Donaldem Tuskiem, sędzią Żurkiem i podobnym sędzią jak pan sędzia Żurek, reprezentującym tylko dziwnym trafem stowarzyszenia, To ma sens, patrząc na to, co dzieje się z tym człowiekiem, który trzymany jest w areszcie ponad 5 miesięcy, który dziwnym trafem zatrzymany jest w Wielki Czwartek, który dla katolików ma niezwykle ważne znaczenie, a szczególnie dla osób związanych z celibatem, czy które są osobami duchownymi. Czy to jest normalne w ogóle? Wie pan co, z tego co czytałem, to go we wtorek zatrzymali, a nie w czwartek, bo dzisiaj sprawdzałem, jak się to odbyło, ale ale areszt został mu przyklepany w Wielki Czwartek. To jest inna kwestia, to znaczy nawet jeżeli jest niewłaściwy, bo nie chcę tu oceniać, myślę, że przyjdzie czas, żeby to ocenić, czy postępowanie organów ścigania było właściwe, czy niewłaściwe, ale jednostkowy przypadek, a dyskusja o rozwiązaniach systemowych, to są dwie różne rzeczy. I to zgadzam się, panie senatorze, ale mamy dwa jednostkowe przypadki. Mamy Gonzalesa, tego Rubcowa, ruskiego agenta, ewidentnie pana pułkownika czy podpułkownika, który korzysta z pełni praw i swobód. Ba, dzięki temu panu
Wy dziś rządzący doszliście do władzy, ponieważ tego pana wespół z Unią Europejską przedstawialiście jako ofiarę systemu i reżimu PiS-u. Przez tego pana, między innymi, był uruchomiony artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej o łamaniu praworządności przez państwo polskie. I dzisiaj, panie senatorze, czy pan uważa, że to było normalne? Czy ksiądz Olszewski nie ma takiego samego prawa? Nie, żeby nie bo nie może się ze swoimi aktami sprawy zapoznać. Panie redaktorze, jeśli można. Nie, momencik, pan senator, bo albo pogłębiam wiedzę pana senatora, albo rozumiem, było to pytanie retoryczne. Nie, nie może. Prokuratura nie postawia tylko i wyłącznie zarzuty, a właściwie pseudozarzuty, bo generalnie to ten człowiek dzisiaj o co jest oskarżony? No o to, że działał w zorganizowanej grupie przestępczej. Szczęśliwie. Przypadek z ubiegłego roku, który trafił do mojego biura. To nie jest rzecz nowa, niestety. No i Andrzej Śliwka. Andrzej Śliwka, przepraszam, premia za to, że gość w studiu. Tak, tak, tak. Ja szczerze powiem, nie znałem pana senatora Masłowskiego, no ale po tym, co usłyszałem, no będę musiał dalej żyć z tymi twierdzeniami pana senatora. Co zrobić? Mam taki apel do pana senatora, żeby może mniej czytał prasy niemieckiej, a więcej obserwował to, co się dzieje w Polsce, bo rzeczywiście sprawa księdza Michała Olszewskiego jest turbo bulwersująca. To nawet nie jest bulwersująca. To jest jakby jak w soczewce skupia, pokazuje nam, że polityka obecnego rządu, a dokładnie działania w prokuraturze są na usługach polityków, takich jak Tusk, takich jak Bodnar. Zacznijmy od samego początku. Ksiądz Michał Olszewski dostał zarzut z artykułu 231 w związku z 296. 231 przekroczenie uprawnień, 296 szkoda wielkiego rozmiaru. No ja się pytam, jaka szkoda? Gdzie powstała szkoda, skoro środki, które ksiądz Michał Olszewski wnioskował jako prezes Fundacji Profeto, zostały wprost skierowane na budowę ośrodka pomocy osobom, które chociażby zostały zgwałcone, czy samotnym matkom. To po pierwsze. Po drugie, działania prokuratury, szczerze powiedziawszy, przypominają działania wschodnich reżimów. Jeżeli ksiądz, który... czy nawet abstrahując od tego, że mamy do czynienia z księdzem, obywatel, który chce zapoznać się, powinien się zapoznać w ramach swojego prawa do obrony z aktami sprawy, jest mu to uniemożliwiane, a dwa dni, trzy dni przed zwolnieniem dorzucany jest zarzut tylko i wyłącznie dlatego, żeby kolejny sąd mógł rozpatrzeć i dorzucany jest zarzut naprawdę ciężki, zorganizowanej grupy przestępczej, to trzeba sobie zadać pytanie. Czy jest nowy materiał dowodowy? Nie ma. Nie ma nowego materiału dowodowego. Czy pojawiły się jakieś zeznania? Nie. Nie pojawiły się żadne zeznania. Jest dorzucany zarzut zorganizowanej grupy przestępczej. Z kim ta zorganizowana grupa przestępcza jest? Z paniami, ofiarami gwałtów, którym pomagał ksiądz Michał Olszewski? A może z paniami z kół gospodyń wiejskich? A może paniami albo panami, druhami z OSP? Znaczy Bodnar i ta cała zgraja ludzi, którzy przyjęli nielegalnie prokuraturę, nie patrzy na przepisy prawa. Jeżeli oni byli w stanie na podstawie opinii prawnej podjąć decyzję o zdjęciu prokuratora krajowego, to oni są w stanie wszystko zrobić. Donald Tusk, ja to powtarzałem już wielokrotnie, jakby na papierze toaletowym napisał, co ma zrobić Bodnar, Bodnar by to wziął jako relikwię, i zachowywał się tak, co mu Tusk napisał. Dlatego też dzisiaj, szanowni państwo, jak ja słuchałem fragmentów tej konferencji prasowej, to naprawdę przecierałem oczy. Znaczy, tej dotyczącej praworządności. Dotyczącej praworządności. Bo jakby Tusk chciał przywrócić praworządność w Polsce, to w pierwszej kolejności uderzyłby się w piersi i przywrócił legalnego prokuratora krajowego, a nie forsował i dalej pchał tego Korneluka, który szczerze powiedziawszy jest tragiczną postacią, bo ta cała świta prokuratorów, którzy są, to są właśnie ci prokuratorzy, którzy zasłynęli akcjami chociażby w 2012-2013 roku. Wymierzonym wobec środowisk narodowych Marszu Niepodległości, ale także to są ci sami prokuratorzy, którzy na przykład wydali dane Alasia Bieleckiego, właśnie Łukaszence. Łukaszence bezpośrednio. Trzeba sobie to powiedzieć. I to, co oni teraz wymyślili, że półtora tysiąca legalnych sędziów powołanych, którzy prowadzą sprawy, państwa sprawy,
o podział majątku, spadkowe, sprawy związane z gwałtem, na przykład jakiś gwałciciel jest sądzony, to oni teraz wychodzą, ci bodnarowcy z Tuskiem na czele, wychodzą z założenia, że ci sędziowie zostaną, ich mandat do wykonywania zawodu sędziowskiego zostanie wstrzymany i oni będą mogli ponownie się starać o ten awans. Nie, ale pod warunkiem 900 sędziów będzie musiało złożyć samokrytykę. Ja szczerze powiedziawszy, no pan redaktor powiedział o czynnym żalu, to wynika z ordynacji podatkowej, ale w internecie mówią, no, że o samokrytyce. No to ja szczerze powiedziawszy... Pan senator Witkowski mówi o rozgrzeszeniu. Ja no, powiem teraz coś bliskiego panu senatorowi Witkowskiemu, bo on pochodzi z tego środowiska, nazwijmy to lewicowego, postkomunistycznego. No, ta samokrytyka stanowiła jeden z ważnych rytuałów politycznych w okresie właśnie stalinowskim, kiedy do składania samokrytyki poczuwali się osoby, które no, były aparatczykami i musiały się władzy jakoś przypodobać, bo popełnili jakiś błąd. No, wszyscy pamiętamy z historii tą samokrytykę Moczara w 1948 roku, którą złożył. No, ja wiem, że Tusk, patrząc na to, jak funkcjonuje, no, chce pójść tą drogą, tylko to jest droga państwa niedemokratycznego. Jeżeli mamy przestrzegać prawa, to powinniśmy tego prawa przestrzegać. I teraz, panie redaktorze, pan de facto dotknął sedna problemu i w tym tygodniu widać jak w soczewce tą zasadniczą różnicę. Wobec ruskiego oficera GRU, Pablo Gonzalesa, czyli Pawła Rubcowa, który był nielegalem, który został zatrzymany, największy sukces polskich służb. Niesprzedany i zmarnowany. Niestety niesprzedany i zmarnowany. Miał autostradę do zapoznania się z aktami sprawy, pomimo że jego sprawa nie została zakończona, czyli wbrew temu, co mówią bodnarowcy, artykuł 321 Kodeksu Postępowania Karnego nie mógł być zastosowany. A dlaczego nie mógł być zastosowany? Bo nie zakończyło się postępowanie. Ale był przepis, który mówił 156 paragraf 5, mówiący o tym, że ze względu na ważny interes państwa można nie udostępniać akt sprawy. No to oni nie patrzyli na to, tylko udostępnili te akta sprawy. I teraz według moich informacji, które otrzymałem od sygnalisty z prokuratury krajowej, to nie była decyzja prokuratora referenta, panie redaktorze, szanowni państwo, bo prokurator referent był, nazwijmy to, sceptyczny do udostępnienia tych akt. Te akta zostały udostępnione po spotkaniu pana Korneluka i pana Bodnara. I trzeba sobie zadać pytanie, kto naciskał na to, że komplet akt został udostępniony ruskiemu agentowi. Gdzie były polskie służby? No to ale w tyle głowy, proszę państwa, w tyle głowy, państwa. Ale w tyle głowy, panie redaktorze, ostatnie zdanie. W tyle głowy trzeba mieć to, że właśnie ci ludzie odpowiadają za polskie służby, którzy w 2012 roku podpisywali umowę między SKW a FSB. Nic się nie zmieniło. Rząd Donalda Tuska jest najbardziej prorosyjski. Ale wie pan, za to, ale po podobnym tonie wypowiedział się pan prezydent, że obawia się... Powiedział prawdę. No tak, tylko dzisiaj prawdę. Donald Tusk... Dobrze, ale czy ja w końcu coś będę mógł... Tak, panie pośle Jakubiak, już do pana idziemy. Dzisiaj pan premier był uprzejmy powiedzieć, że już tylko 330 dni zostało panu prezydentowi i tyle. I tak właśnie to podsumował. Pan poseł Jakubiak. No, nagromadziło się tego, tak po wypowiedziach panów powinienem się odnieść do tych wypowiedzi, również trochę skomentować, bo zaczynając od AfD. No cóż, AfD nie ma swoich przedstawicieli, bo się okazało, że komputer pomylił się o jeden mandat, tak? No i AfD straciło szansę na rządzenie. To w cudzysłowie oczywiście pomyłka komputera tu nastąpiła. Co do istoty. Może serwery państwa mieli w Moskwie, tak jak my swojego czasu. Bardzo prawdopodobne. Natomiast cała ta... Nie, bo to jest takie, wie pan, to jest takie działanie pewnej takiej zorganizowanej grupy europejskiej, która nie odda władzy za wszelką cenę. Ja myślę, że będziemy w prezydenckich wyborach również to samo mieli. Po prostu oni są gotowi wszystko zrobić, żeby nie oddawać władzy. I bez względu na to, czy pan Witkowski, senator, jest kolegą tego jegomościa, czy nie. Natomiast proszę państwa, co do istoty. Ja się nie dziwię wcale, że Bodnar jest lojalnym pracownikiem Tuska. No tak pracownik wobec pracodawcy powinien się zachowywać. Jest umoczony. Ja mam pretensje tylko o to, że pan Bodnar nie jest lojalny wobec Polski i obywateli Rzeczypospolitej. Że nie jest lojalny wobec praworządności. Że wprowadza bodnaryzm jako kategoryzację nowej wizji świata prawnego. No powiem, że straszne jest to o tyle, że nawet chyba on nie wie, jak zarysować brzegi tego zespołu prawnego.
co do... Panie pośle, ale to jeszcze jeden aspekt niezwykle ważny. Gdyby to był człowiek z przypadku, człowiek, który nie interesował się chociażby prawami człowieka, to ja bym machnął rękę i powiedział, no dobra, trudno, służbista. Ale to jest człowiek, który był rzecznikiem praw obywatelskich. No i? No i? No to i chyba powinien w interesie obywateli występować. No i był takim rzecznikiem praw obywatelskich, jak dzisiaj jest prokuratorem, no. I co będę mówił? Nie, no. On był wtedy zadaniowy i dzisiaj jest zadaniowy. On tylko grup, on tylko i wyłącznie jednej strony bronił. No ale nie przesadzajmy, to był jeden z lepszych rzeczników praw obywatelskich. Panie Waldemarze. Nie żartuję. Powiem tak, że po pana manifestie na początku tego programu, cytującego w całości Spinellego, odnoszę wrażenie, że teraz nadchodzi era w Europie likwidacji własności prywatnej i likwidacji wyjątkowych osób. I powiem, że to są o tyle groźne sprawy, że wy, socjaliści, powinniście wiedzieć, jak komunizm w Rosji był wprowadzany. A wy go wprowadzacie w tej chwili w Europie przy oklaskach takich ludzi jak Tusk i właśnie bodnaryści. Więc ja powiem, że naprawdę nie do śmiechu mi jest z tym wszystkim. Wy myślicie, że to są żarty. No nie. Znajdzie się człowiek, który za cyngiel pociągnie. Chodzi o tego pierwszego, bo potem się już posypie. I tak w przypadku komunistów sypnęło się na prawie 130 milionach głów. Proszę pana. Z faszystami było inaczej. Więc tutaj nie ma żartów. AfD ma jakie korzenie? Do pana posła Jakubiaka, wiedziony tym, co powiedział pan senator Masłowski i również Mariusz Kałużny. Bo tak, i jeden, i drugi z panów ma rację, bo i część prasy niemieckiej rozpisywała się w tonie Mariusza Kałużnego i większa część, żeby było ciekawiej, w tonie pana senatora Masłowskiego. Ale to już mniejsza o to. Ale ja przepraszam, panie redaktorze. Ale chcę pana jeszcze o jedno... Przepraszam. Pan senator Masłowski wrzucił tutaj temat AfD. No więc chcę panu wyjaśnić, co mnie niepokoi. Nie, to pan senator Witkowski wrzucił. Pan senator Masłowski. Proszę pana, w 1935 roku w bardzo podobny sposób Adolf Hitler zlikwidował wszystkie partie polityczne. I to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, proszę pana... Że w Turyngii NSDAP wygrało pierwsze wybory. No teraz po raz pierwszy wygrało tam AfD. No to ma jakieś historyczne... Oczywiście, że tak, tylko ja przestrzegam, dlatego że... To jest partia bardzo prorosyjska. Z jednej strony mówimy o tym, że się boimy Rosji, a z drugiej strony się cieszymy, że AfD ma dobre wyniki. Nie partii, ja się nie cieszę z tego, nie widział pan uśmiechu na mojej twarzy, natomiast chcę przypomnieć, że Narodowa Partia Socjalistyczna, NSDAP, proszę pana, wywiązała się na mocy podobnych emocji, jakie rozbudza się w tej chwili w Polsce. Znajduje się wroga w Europie, a AfD wyjdzie... Dlatego, że idioci z Unii Europejskiej wymyślili imigrantów, proszę pana, i sprowadzili na siłę. Więc NSDAP wymyśliło sobie wrogów w Żydach, a ci sobie wymyślą wrogów w imigrantach. I wy to samo chcecie zrobić w Polsce. Niemcy przerzucają do Polski, o właśnie koło pana senatora Witkowskiego, przez granicę, nawet w Zgorzelcu, setki nielegalnych imigrantów do Polski. Co pan jako senator na ten temat mówi i robi, panie senatorze? Cieszy się pan z tego? No tak, pan senator pewnie się cieszy, bo już wyraził opinię, że nie ma granic. Ja natomiast wracam do czegoś innego. Ponieważ prosząc panów o tę subiektywną ocenę wydarzeń mijającego tygodnia, łudziłem się, że być może któryś z was spostrzegł, co wydarzyło się nie tak dawno temu, raptem 5 dni, 1 września, chociażby na Westerplatte. Tam nie było przedstawicieli wysokich rangą naszego zachodniego sąsiada. Tam dziwnym trafem nie było kanclerza Scholza. Nie padło słowo, że Niemcy spowodowali wybuch. Co się takiego stało, panie pośle Jakubiak? Ale to nie jest dla mnie nic nowego, dlatego że podczas rocznicy Powstania Warszawskiego szanowny pan Donald Tusk ani razu nie wymienił nazwy powstańcy warszawscy. To samo na Westerplatte. Ani razu nie wskazał sprawcy. Więc jeżeli to jest tak, że on ma nas moralizować, żeby w przyszłości było pięknie, żeby nie było właśnie takich Westerplatte, żeby Polacy nie musieli ginąć, co mamy zrobić? Poddać się? Po prostu skapitulować? Poddać się Unii Europejskiej i nie być narodem polskim? Tak jak to Spinelli chciał? Że trzeba zlikwidować wszystkie narody i zrobić jeden ważny naród. Tak Spinelli powiedział. A wy brawo bijecie Unii Europejskiej i patrzycie się na to po prostu jakbyście rozumu w głowie nie mieli. No... Pan senator Witkowski.
bilans Polski w Unii Europejskiej, a obserwuję to od początku XXI wieku, jest na pewno bardzo pozytywny. No to, mamy chodniki, baseny. Że nie, to nie chodzi tylko o pieniądze, bo ten wymiar finansowy, biorąc pod uwagę produkt krajowy brutto Polski i ten udział pieniędzy europejskich, które też pochodzą z naszych podatków, bo przypomnę, oczywiście, że wszystkie cła są dochodem Unii Europejskiej, 1/4 VAT-u jest dochodem Unii Europejskiej i teraz jeszcze inne elementy związane z plastikami i tak dalej. Więc to także nasze podatki, ale generalnie ten udział to jest 1%, 1,5%, 2%. Ale co innego pobudziło polską gospodarkę i podniosło poziom życia? To, że Francuzi, Niemcy i Anglicy, których nie ma w Unii, oni nie bali się już przyjeżdżać do Polski, inwestować, przenosić technologie. I podobnie zresztą być może nasi pracownicy, którzy wykształceni w Polsce, tam też zdobywali dodatkowe doświadczenie. To otwarty rynek europejski i brak tych granic, szczególnie w początkowej fazie, od po 2004 roku spowodowało, że nasz poziom życia się podniósł. No proszę zauważyć, że my przez te 20 lat zyskaliśmy jako jedno z najbardziej szybko rozwijających się państw. No Polska w roku na przełomie wieków, a Polska dzisiaj to są dwie różne Polski. Panie senatorze, ma pan rację. Dzięki wejściu do Unii Europejskiej. Panie senatorze, muszę trochę czasu kontrolować, bo każdy chciałby się wypowiedzieć. Ma pan rację, zyskaliśmy dzięki wejściu do Unii Europejskiej, ale też i na tym straciliśmy. A to też są. A no właśnie. Ma swoją cenę, panie redaktorze. I ma rację Marek Jakubiak, mówiąc o chodnikach, basenach, styropianie, którym zostały wyłożone obiekty. To jest racja. Ale proszę zauważyć, co dzieje się w tej chwili w naszym kraju. Firmy zwalniają ludzi, szczególnie firmy z zachodnim kapitałem. No nie, niech pan zauważy, duże zwolnienia to jest panie senatorze, kapitał, które firmy? Firma Beko, turecki kapitał, firmy ukraińskie, no duży tam bogaty Ukrainiec zamyka polskich producentów lodów. Więc to akurat nie firmy. Panie senatorze, mamy firmę żyjącą. Amerykański podmiot w Elblągu, 300 osób zwolnionych. Mamy firmę Levis, która również zwolniła ludzi. Zachodni kapitał z Polski się wycofuje. Proszę państwa, ja rzadko kiedy sięgam po sondaże, bo uważam, że tymi sondażami można różnie operować, ale mniejsza o to, albo się je pokazuje, kiedy nie ma się o czym mówić. Ale ten sondaż jest o tyle ciekawy, że został zrobiony przez CBOS. A jak państwo wiedzą, CBOS jest na garnuszku państwa. Jeżeli państwowa firma robi taki sondaż, to ten rząd powinien się zastanowić, co odstawia. Bardzo proszę o ten sondaż. W najnowszym sondażu, które przeprowadziło Centrum Badań Opinii Społecznej, Polacy odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących ekipy rządzącej. Jednym z poddanych analizie aspektów był stosunek respondentów do rządu. 40% badanych zakwalifikowało się jako przeciwnicy gabinetu Donalda Tuska, 32% jako zwolennicy, a 25% ankietowanych jest nastawionych obojętnie. 3% badanych nie ma zdania w sprawie. W omawianym sondażu sprawdzono także, czy ankietowani są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Informacje, które płyną z badania, nie są optymistyczne dla szefa polskiego rządu. 53% odpowiedziało przecząco, a 35% jest zadowolonych z takiego obrotu spraw. 13% ankietowanych nie ma zdania w sprawie. Jak najogólniej ten sondaż można podsumować? Czar uśmiechniętej Polski, proszę państwa, prysł. Nie ma. Nie, ta Polska to nie tylko premier Tusk. To także my, siedzący tu senatorowie, którzy wspierają ten rząd. No ale panie senatorze, ale z czego pan się uśmiecha? Pan się uśmiecha, rozumiem, słuchając chociażby Paulinę Henning-Kloskę dziś u Roberta Mazurka w RMF-ie, kiedy opowiada, że buduje już elektrownię atomową. To rzeczywiście można się uśmiechnąć. Ja rozumiem, że pan senator uśmiecha się, słysząc o tym, że deficyt budżetu państwa będzie w przyszłym roku prawie 300 miliardowy. Jak się okazuje, 100 miliardów jeszcze bokiem idzie. To będzie 400 miliardów. Panie redaktorze, ale 155 miliardów są wydatki na uzbrojenie. Mariusz Kałużny w kolejce.
Tak, no dwie rzeczy. No, sondaż CBOS-u i chciałem się jeszcze odnieść do tej sprawy księdza Olszewskiego. Panie senatorze, bo pan się śmiał i sprowadził rzecz do absurdu. I dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest ksiądz. Ja go tytułuję ksiądz, bo jest księdzem. Dla mnie znaczenia, że to jest człowiek. Pan sprowadza, że księża, coś. Nie ma znaczenia, to jest człowiek. Ja mówiłem o prawach człowieka. I pan senator mówi, no powinien być traktowany tak jak wszyscy. No właśnie o to chodzi, że przysługują mu jakieś prawa. Nawet jak jest aresztowany, nawet jak jest oskarżony, przysługują prawa. Do tej pory nie ma uzasadnienia ostatniego wyroku, od którego można się odwołać. Czyli władza wykorzystuje wszystkie triczki, wszystkie terminy, spowalnia, nie respektuje jego praw, jego praw po prostu. Tylko po to, żeby złamać człowieka i żeby od niego ewentualnie coś wyciągnąć. Bo wiemy, jak tak samo ta kobieta, która ma dziecko. Jeśli kobiecie przez prawie miesiąc nie daje się ubrań, nie na marne się nazywa to arest wydobywczy. Człowiek, który siedzi miesiącami w więzieniu i jest z dala od rodziny i jest tak traktowany, to psychika tak działa, że jest w stanie nawet cokolwiek powiedzieć, żeby wyjść z tego więzienia. I oni taki cel chcą uzyskać. I dlatego idą w tych torturach. Ale tu trafili na szlachetne, bardzo dobre osoby, które nie kłamią po prostu, które nie kłamią. I dlatego im ten areszt przedłużają. Bo jakby coś tam sypnęli, czy tam dwa zdania powiedzieli, co im się podoba, to by ich wypuścili. Oni są więźniami politycznymi, bo politycy ich zamknęli i za i oskarżają politycy, polityków we współpracy z nimi. A druga sprawa CBOS. I proszę, panie senatorze, naprawdę sprawy do nie sprowadzać do jakiegoś... Panowie, ja mam tylko prośbę. Chciałbym, żeby każdy z panów chociaż po jednym zdaniu wypowiedział. Panie pośle, sekundę. Zróbcie te wypowiedzi skomasowane, krótkie, a treściwe. Tak, to ja CBOS jedno zdanie. Donald Tusk, jego rząd ma dzisiaj niższe poparcie niż za pierwszego Tuska, kiedy uciekał do Brukseli. Po rok, nawet nie roku urzędowania, Polacy już mają go tak dość, jak po 7 latach wtedy. To znaczy, że uśmiechnięta Polska już nie jest uśmiechnięta i was przegonimy i odpowiecie za wszystko, coście zrobili. Senator Masłowski. To jeżeli chodzi o sondaże, to jest tak, że z jednej strony pan Kaczyński uchodzi w środowisku prawicowym za jakiegoś prawie męża opatrznościowego. Jak popatrzycie na podobne sondaże dotyczące zaufania, to wygląda zdecydowanie gorzej niż rząd Tuska. Także tak polityka nie działa. Sondaże zresztą pokazują, że ta sytuacja na rynku politycznym jest stabilna. To, co mnie tu martwi, to taki sentyment do AfD, do wspierania sił, które są prorosyjskie, które moim zdaniem długofalowo będą destabilizowały Europę. I to, co dostrzegam, to, że nie martwiły was tego typu rzeczy w poprzednich latach, teraz nagle się martwicie. To, że poprzedni rząd i telewizja publiczna szczuła na polskich obywateli, to było... Z jakiegoś powodu mniej was interesuje niż to, że... Panie senatorze, ależ telewizja publiczna nielegalnie przejęta nas bardzo interesuje. Tym bardziej, że zakładam, że pan senator nie przyłożył ręki do tego, żeby oszukać swoich wyborców. Bo przypomnę, obiecywał pan senator, albo w pańskim imieniu pański lider i wszyscy liderzy, którzy wówczas chcieli tę koalicję zawiązywać, że pieniądze na TVP przekażecie na onkologię, szczególnie dziecięcą. Zakładam, że te 3,5 miliarda złotych, które wpompowaliście w nielegalnie przejęte media publiczne, z nazwy już tylko, są to pieniądze, które też dodatkowo przekażecie na onkologię dziecięcą. Tak, akurat. Przecież to już nie, wiem, nie ma potrzeby. Panie senatorze, bo przecież nie podejrzewam pana o kłamstwo. Czyli ja tego nie obiecywałem. Nie wiem. No to w porządku. Czyli pan senator ma sumienie czyste. Nie ma nowotwora w ogóle. Nie ma. Andrzej Śliwka, sam sondaż, proszę państwa, to mnie interesuje. W największym skrócie, to co mówi pan senator, to jest jakaś alternatywna rzeczywistość. Ten sondaż pokazuje to, że Polacy widzą Donald Tusk jest politykiem skrajnie niewiarygodnym. Jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził politykę progospodarczą, mieliśmy na przestrzeni tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Dzięki właśnie działaniom, dzięki podejmowanym decyzjom przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości uniezależniliśmy się energetycznie od Federacji Rosyjskiej. Nie importujemy węgla, gazu, ropy naftowej,
naftowej z tego kierunku, a za czasów Tuska po prostu hurtem to braliśmy, jeżeli chodzi o te surowce energetyczne. Dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości postawiliśmy na polskie bezpieczeństwo. Dziś widzimy tą wielką ściemę, którą sprzedaje nam minister Tomczyk, który de facto jest ministrem obrony narodowej, który mówi o tym, że w tym roku budżet... Złośliwi mówił oficerem prowadzącym Władysława Kosiniaka-Kamysz. No, Władysław Kosiniak-Kamysz jest ubezwłasnowolniony w tym resorcie. To Tomczyk tam zarządza tym resortem i oni manipulują, kłamią, mówiąc o tym, że będą mieli największy budżet w historii, gdzie już dziś widzimy, ja dzisiaj nawet konferencję prasową w tym zakresie robiłem, gdzie jasno jest pokazane, że jest to jedna wielka ściema. Żadne 180 miliardów, bo 60 miliardów jest wypchnięte do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, gdzie minister Domański nie przekaże tych środków, bo w tym roku przekazał okrągłe 0 złotych. To pokazuje, szanowni państwo, że rządzą Polską bardzo niebezpiecznie. Senator Witkowski. Dlatego się nie dziwię, że Polacy to także widzą. Panie senatorze, sondaż CBOS-u, a więc instytutu opłacanego sowicie przez państwo. Generalnie każda władza się zużywa, a premier tym bardziej. No coś szybko się ta władza zużyła. Na swoją ileś tam rzeczy bierze i tłumaczy. Także dla niektórych ministrów uczuje się, a przyznać, że nie wszyscy są może idealni. Niektórzy jakoś dochodzą do formy. A którzy nie są idealni? Cieszę się, że premier chce teraz tych ministrów po roku trochę rozliczyć i znaleźć ich słabe punkty i mocne punkty, tak żeby ten przyszły rok był lepszy niż ten pierwszy rok działalności. No też trzeba zdać sobie sprawę, że rząd jest koalicyjny. Każda partia miała swój program i teraz też trzeba to umiejętnie pogodzić. No jakąś tam porażkę mieliśmy z prawami kobiet, czy depenalizacją, czy tam niekaraniem tych osób. Jakie prawa kobiet? Wy przestańcie bajerować. Pomagać. Dobrze, panie senatorze, pan się nie gniewa. Czyli rozumiem, że pan nie jest zdziwiony tym sondażem. Prawa kobiet. Nie jest pan zaskoczony, bo każda władza się zużywa. Przypomnę, ta władza przejęła władzę 13 grudnia, 15 października były wybory. Czyli na dobrą sprawę w przyszłym miesiącu mamy już rok. Rok tego rządu za nami. Panie doktorze, cieszę się, że pan uznaje datę 15 października, bo niektórzy w tym siedzący w tym studio ciągle mówią o 13 grudnia, nie wiem dlaczego. No panie, a to ja już panu tłumaczę, bo ten rząd 13 grudnia się ukonstytuował. Dziwny. No dopiero wtedy jest rok. Marek Jakubiak. Jeżeli chodzi o areszt wydobywczy, chcę państwu powiedzieć, że nie dotyczy to tylko księdza Olszewskiego, ale setek osób i to przez dziesiątki lat prokuratura stosuje takie metody. Jest to efektem zapisu w prawie karnym punktu drugiego, bo pierwszy zakłada tylko i wyłącznie 3-miesięczny areszt, nie dłużej jak 3 miesiące, ale dopisano drugi punkt, że prokurator z przyczyn tam różnych może sobie przedłużyć do 2 lat włącznie. Trzeba ten punkt wykreślić. A kiedy to dopisano, panie? I trzeba ten punkt wykreślić, proszę państwa, skończyć z wydobywczymi aresztami w Polsce. Po prostu Polacy nie mogą być ofiarami prokuratury. Panie Marku, a panie pośle, a sam sondaż CBOS-u? A sam sondaż CBOS-u? Proszę państwa, jak ja się cieszę, że ten rząd partaczy, czym szybciej padnie, tym lepiej dla nas wszystkich. I amen. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom tego programu. Dziękuję Agoriankom, Agorianom przed telewizorami. Raz jeszcze panom za odwagę i chęć spędzenia tego po piątku. I tego czasu razem z naszymi widzami. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Spokojnej nocy przede wszystkim i do zobaczenia.